Siemano. No i tak to ten garaż właśnie wyszedł, jak tam ostatnio na filmie widzieliście. Jeszcze jest dużo rzeczy niegotowe, tak jak tam pisałem. No i sorry za tamten filmik, ale słaba jakość była. Większość materiału mi się usunęła. Jakieś tam zdjęcia znalazłem jedynie i filmy stare, to mi się udało posklejać, ale to już słabej jakości było niestety. Co do garażu, no to warsztacik gotowy, jakieś tam ocieplenie poszło. Tutaj pianka taka ociepleniowa na tą ścianę, gdzie warsztat, coś takiego. A na tą poszedł już styropian, bo trochę to za drogo wyszło. Na tą ścianę chyba 10 puszek poszło, 30 zł jedna puszka także. No i płyta OSB chyba 9 czy centymetr, jakoś tak, czy 9 mm, już nie pamiętam dokładnie. Te ściany nie ocieplałem, bo tu jest dom. To jest dobudowane, więc no bez sensu to było ocieplać. Tu pomalowałem, no i tam też by trzeba pomalować jeszcze było kiedy. Ale no na razie nie ma czasu, bo już motorów nawieźli do roboty. Ale na pewno pomaluję, bo jeszcze będę musiał wszystko wynosić, żeby posadzkę pomalować, bo wylewka była robiona. A żeby to pomalować, musi porządnie wyschnąć. A to może z miesiąc temu było robione, a teraz takie temperatury są jakie są. Położyłem kiedyś kawałek folii, to woda się zebrała, więc to jeszcze wszystko mokre. Więc wolę poczekać do wiosny i sobie pomaluję, już farbę mam kupioną. Tak samo nowy kątowniczek gruby na kanał, dechy porządne. Także luksus jest. Sporo, no tu widzicie regał pusty, jeszcze tu drugi chce jeszcze regał, tak żeby cztery były. No i jeszcze będzie dużo do roboty. Gniazdka sobie porobiłem na ścianie tu do radyjka, jedno tam dwa. Tutaj podmyjka specjalnie pod klucz udarowy, tak żeby już nie trzeba było z przeduszkami latać, bo kiedyś jak coś chciałem zrobić, to zawsze przeduszka na ziemi leżała. A teraz już nie ma takiej potrzeby, jeszcze pod kompresor będzie coś trzeba wymyśleć, bo też nie mam jeszcze podłączenia, żeby ten kabel tak jakoś się nie plątał. No, co jeszcze? W myjedce od razu sobie płyn zmieniłem, bo tamten już był czarny. No to nie był problem, ale główny problem był, że tu daliśmy taką gumę i ona chyba się rozpuściła i no tamten płyn się taki żółty zrobił, brzydki, klejący. Także go zlałem, a wlałem świeży, inny, zobaczymy jak się sprawdzi. Jak dobrze, to jeszcze dokupię więcej, bo na razie mi szkoda było kupować. 25 litrów chyba jest zlany. No i tu tak samo jeszcze przyjdą, bo kupiłem tych tablic. Na czarno mazłem i jeszcze sobie pojemniczki tu dorobię na tej całej ścianie, na jakieś wkręty. Wkręty są, no ale śrubki jeszcze więcej, żeby jakieś kołki ewentualnie, bo to też się zawsze przyda w domu. Narzędzia stare jak stołowa wiertarka, ta szlifierka, to no, to zostaje na pewno, bo to też się przydaje. To już ma czasy swoje za sobą, ale działa. Będzie trzeba tylko podstawę odmalować, może tą wiertarkę też na czarno ładnie odmalować i to będzie działać jeszcze jak trzeba, no bo taka wiertareczka stołowa się przydaje, nie powiem. Dwie lampy tu nad warsztat wpadły i jeszcze dwie chciałem tu dać. Jeszcze sobie kable będę musiał jakoś popuszczać w tych, tu sobie popuszczałem, ale nie wszystko jeszcze w tych no osłonkach, żeby to wyglądało lepiej. Jest jeszcze sporo do zrobienia, ale na razie już się chciałem wprowadzić tak wstępnie. Co do motorów MRF-a Krzysia, MRF-a, w MRF-ie będzie do zrobienia co? Kopci, no kopci. Niestety, także zrzucimy sobie górę silnika wstępnie i ten, i zobaczymy jak to tam wygląda. Tłok na pewno, pewnie uszczelniacze zaworowe. Zawory przypuszczam, że będą dobre, bo no, ona ma mało co nalotu, nie? Podnośniczek fajny, polecam jak ktoś wysoko podnosi. Tu mamy przypięte moto do podnośnika. Co? Kład opy. W kładzie wczoraj zmieniałem sobie napędzik, bo już co drugiego zęba nie miał. Zębatka przód, tył i łańcuch. Także luks. Ostatnio kuliga robiliśmy. Tam już pewnie filmik był na YouTubach. Mój KTM działa tak jak trzeba. Linka jeszcze z kuligu została. Pawła RMZ-a. Z nią, no nie wiem co tu z nią będzie, zobaczymy. Standardowo będzie trzeba rzucić górę i przypuszczam, że będziemy robić cały silnik, czyli korbę też. Ale to jeszcze po
rozebraniu się okaże. I jeszcze tu mam takiego KTM-a AXT450 2009 bodajże. Też coś tam się dzieje, olej chyba odmą wywala. Także też będzie tam trzeba zajrzeć do niego. A i lagi do zrobienia i coś tam jeszcze było, no. Ale to też tak będzie robione, bo ciągle tylko weekendami jestem, teraz trochę urlopu mam. To się wziąłem, ale no ten garaż też długo robiłem, to też filmów nie było, bo praktycznie wszystko musiałem sam robić, jedynie przy wylewce. Więcej osób tam pomogło, bo no bo jeden przy betoniarce, drugi przy tasce, trzeci zaciągał i to tak sobie szło, nie? A jakbym chciał zamówić beton, to bym kupę kasy zapłacił, także ta wylewka w sumie najmniej wyszła niż ta reszta, te płyty, te ocieplenia. Jeszcze będzie trzeba bramę ocieplić na pewno, jakieś drzwi zrobić, bo nie ma. I strop tak samo, bo będę chciał sobie tu tak grzać, ale chyba jeszcze nie tą zimą. Już to już tyle kasy pochłonęło wszystko, że głowa mała. Jeszcze narzędzi trochę pokupowałem, jakieś hodownice, jakieś stojaki, jakieś pierdoły, także jeszcze sporo przede mną, ale tak to teraz wygląda. Narzędzia sobie też właśnie, tak jak mówię, pokupiłem do pomiarów jakieś, do cylindra, do honownicy jakieś, no ale to też powiem, osobny odcinek o tym zrobię. Ściągacze do łożysk różne. Jeszcze tą prasę będzie trzeba kupić, żeby to jakoś te łożyska szło wymienić normalnie. Teraz też idzie, no ale trzeba się nakombinować. Także no nic, kończymy. Co do grzebania przy tych maszynach, to nie będę nagrywał wszystkiego, bo by za dużo zeszło. Jak coś sobie porozbieram, to coś nagram, jakieś takie przebitki, bo czasu nie ma jak zwykle, a trzeba zrobić co nieco. Dobra, w takim razie co, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.